I witam w kolejnej odsłonie open source'owego symulatora FlightGear. Dzisiaj będzie troszkę technicznie. Zobaczymy sobie, jak zainstalować ten symulator na dystrybucji Linuxowej. Jest to Linux Mint, dokładnie mówiąc. Dosyć popularna dystrybucja. No i tutaj mamy, jak to na Linuxie bywa, często wiele opcji instalacji. Dosyć popularną jest po prostu użycie repozytorium danej dystrybucji. Tutaj mamy menadżer oprogramowania, na przykład na Linuxie Mint. Może to być jakieś tam centrum oprogramowania, to się różnie może nazywać w różnych dystrybucjach Linuxa, ale przeważnie mamy tutaj dostępny zestaw jakichś programów, które możemy pobrać bezpośrednio z repozytoriów danej dystrybucji. No i tu wystarczy już wpisać to, co chcemy zainstalować, czyli nasz FlightGear na przykład. No i tu akurat Mint oferuje już w samym tym menadżerze dystrybucji oprogramowania dwa warianty. Pierwszy z nich, ten na przykład, to jest instalacja po prostu z repozytorium Ubuntu. Jak widzimy, jest to wersja 2020.3.1 i jest to wersja no już dosyć stara, dlatego już mamy wersję 2020.3.6, tak, czyli z końcówką 6. Tutaj, jak widać, Ubuntu nie aktualizuje tutaj FlightGeara dosyć często. Tu podejrzewam, że FlightGear został zaktualizowany wraz z pojawieniem się wersji Ubuntu 20.04 i dlatego mamy taką wersję, a późniejsze wersje nie zostały już aktualizowane. Więc no, można powiedzieć, że to jest średnia opcja na tę chwilę, jeżeli chcemy cieszyć się najnowszą wersją FlightGeara. Tutaj jeszcze Mint, może też inne dystrybucje Linuxa, również oferuje instalację z Flatpaka. Mamy tutaj paczkę Flatpak, gdzie już mamy też wersję, jak widzimy, najnowszą. Także no, taki Flatpak w tej chwili by nas zadowalał, tak? Bo możemy też już mieć wersję najnowszą. Oczywiście Flatpaki też tam się aktualizują troszkę z opóźnieniem, ale jak widać, jest ta aktualizacja w miarę na bieżąco robiona. Ja jednak nie będę tutaj instalował FlightGeara z tego menadżera oprogramowania, dlatego że bohaterem dzisiejszego odcinka będzie AppImage, który dosyć niedawno pojawił się we FlightGear. Cóż to jest AppImage? AppImage jest to pewne rozwiązanie właśnie na wszelakie Linuxy, które mają ułatwić dystrybucję oprogramowania, zwłaszcza ułatwić życie twórcom oprogramowania, deweloperom, którzy tworzą oprogramowanie, dlatego żeby nie musieli przygotowywać wielu paczek na różne systemy, bo jak wiadomo, na przykład systemy z rodziny Red Hat nie są kompatybilne z systemami z rodziny Debian i tak dalej. Tak więc tutaj mamy pewne rozwiązanie, nasz AppImage. No i można to porównać trochę do jakby do pliku exec na Windowsa, czyli po prostu ściągamy sobie taki AppImage i go uruchamiamy. No i już się uruchamia aplikacja. Nie ma żadnych instalatorów, nic się nie instaluje, po prostu wszystko jest zawarte w jednej paczce, przynajmniej taka jest idea, żeby wszystko było zawarte, co jest potrzebne w jednej paczce i to ma się uruchomić na każdej dystrybucji Linuxa. No i jest to dosyć ciekawa opcja, którą też właśnie FlightGear udostępnia. Bodajże pierwszy raz pojawił się AppImage dla wersji 2020.1 w którejś tam z wersji, ale oficjalnie mamy do dyspozycji tutaj AppImage do ściągnięcia w wersji 2020.3.1. Tak, to był pierwszy AppImage dostępny dla FlightGeara. No jak nie wiecie, jak wejść na tą stronę, to oczywiście z głównej strony FlightGear mamy download i tutaj zawsze też mamy linka do AppImage, który nam tutaj linkuje do aktualnej wersji. Tu na dole widzimy, że jest to właśnie 2020.3.6. No także pobierzmy sobie ten nasz AppImage. OK, zapisz. No i trwa pobieranie. Tutaj od razu, żeby nie czekać za długo, od razu wam powiem, że trzeba też pobrać dane. Tu mamy paczkę spakowaną z danymi do FlightGeara. Oczywiście ściągamy do tej samej wersji, dla której ściągamy AppImage. To akurat będzie ważyło 2 giga ta paczka z danymi. Sam AppImage jest dosyć mniejszy, waży 123 MB. Także ja pobiorę od razu sobie też dane.
OK, zapisz plik. No i teraz pobieram się tu wszystko ładnie. No i cóż, trzeba troszkę poczekać, aż to wszystko się pobierze. To będzie, to jest aż 2 giga, więc troszkę to może potrwać. Dobrze, widzimy, że sam app image nam się już pobrał. Jeszcze trwa pobieranie danych, ale możemy przejść do pewnych czynności, które już możemy wykonać, a są też niezbędne, żeby tego app image'a uruchomić. Ja tu może przejdę do katalogu, że to zminimalizuję, bo mi tam mryga. I tu mamy właśnie nasz app image pobrany. Pobiera się jeszcze paczka. Otwórzmy terminal. Musimy nadać uprawnienia teraz do wykonania tego pliku, więc otwórzmy terminal. Oczywiście możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich po prostu jest tutaj komenda, dajmy sudo, bo musimy być tutaj adminem, żeby zmienić tutaj właśnie ustawienia do prawa dostępu do pliku. Dajmy komendą chmod i że ja, czyli user, może plusik execute, czyli wykonać dany plik, czyli dajemy x i wskazujemy nasz flight gear. Co my tam mamy? No to jest jeszcze x86 app image i hasło. Potwierdzamy OK. No i teraz nasz tutaj app image jest na zielono, ma prawa do wykonania, do egzekucji. X jest zaznaczony. Oczywiście możemy to też zrobić z właściwości pliku i też mamy tutaj, no tutaj mam ustawienia i mamy wykonaj checkbox zaznaczony, zezwalaj na wykonanie pliku jako program. No i teraz wystarczy uruchomić ten program, klikamy dwa razy. Pojawi nam się na początku takie okienko, w którym musimy właśnie wskazać dane, które właśnie w tej chwili w tle mi się pobierają jeszcze. Tu sobie klikniemy później wybierz katalog, jak te dane sobie pobierzemy i rozpakujemy. A jeżeli nie wiedzieliśmy, że te dane trzeba pobrać, to zawsze możemy tutaj skorzystać z tego przycisku pobierz. I wtedy otworzy nam się przeglądarka właśnie do pobrania odpowiedniej paczki z danymi. Także to też jest dosyć fajne ułatwienie. Ja nie będę pobierał jeszcze raz. Także teraz poczekamy, aż pobierze nam się nasza paczka. I paczuszka z danymi nam się w końcu pobrała, więc możemy to już zamknąć. Możemy wrócić do naszego app image i tutaj najpierw rozpakowujemy sobie tą paczkę. Dam rozpakuj tutaj. No i teraz chwilkę jeszcze poczekamy, aż się to rozpakuje. No i w sumie na razie app image za każdym razem będzie nam tutaj, tak, tutaj potrzebował wskazania tego katalogu do danych. Za każdym razem jak uruchomimy, to dopóki nie wskażemy katalogu, zawsze będzie nas o to prosił, więc rozpakowujemy sobie tą paczkę. No i rozpakowane w końcu. No także teraz możemy tutaj kliknąć przycisk wybierz katalog. No i wskazujemy nasz katalog FG Data, który tutaj zawiera dane. I nasz flight gear się odpala. No tutaj najpierw właśnie sobie przetwarza różne dane. Podczas pierwszego uruchomienia tak zawsze jest. I mamy nasz launcher, także widzimy, że flight gear uruchamia się domyślnie tutaj z launcherem. Mamy też od razu wersję polską. Możemy sobie dać przeglądaj i włączyć, czy dodać hangar z samolotami. I możemy pobierać samoloty. No i w sumie można powiedzieć tyle. Tak wygląda, to możemy usunąć. Tak wygląda uruchamianie po prostu flight geara z app image. Wystarczy uruchomić app image, dwa razy kliknąć i flight gear jest uruchomiony. Ale to jeszcze nie koniec, bo może jeszcze powiem o innej rzeczy. Mianowicie mając flight geara jakby zainstalowanego z repozytorium, mieliśmy taką opcję, że po prostu mogliśmy z konsoli napisać komendę, to było fgfs, i po prostu flight gear nam się uruchamiał, tak? Tutaj tej komendy oczywiście już nie mamy, dlatego że
No, nie instalowaliśmy FlightGeara z repozytorium, tylko po prostu mamy pliczek AppImage. Ale tutaj tak samo możemy AppImage uruchomić z linii command. A po co mielibyśmy to robić? Ano właśnie dlatego, że na przykład domyślnie AppImage uruchamia nam się z launcherem, a my moglibyśmy chcieć uruchamiać go z linii command i na przykład ustawić też sobie pewne opcje, jakie można tutaj ustawić z linii command dla FlightGeara. No i tutaj na przykład możemy uruchomić FlightGeara z linii command, nie podając żadnych opcji. To oczywiście, jak widzimy, to widzieliśmy w konsoli, uruchomiło się to domyślnie z flagą launcher. Dlatego właśnie FlightGear uruchamia nam launcher za pierwszym razem, a nie samą instancję symulatora. Ale jeżeli podamy jakikolwiek inny parametr, na przykład zmieńmy język na angielski, dajmy język angielski, Enter i widzimy, że już się nam launcher nie uruchomił, tak? Możemy sobie oczywiście podać tutaj jakieś parametry, jakie chcemy, te dowolne z tej listy parametrów uruchomieniowych FlightGeara, ale jeżeli tak zrobimy i nie podamy parametru właśnie launcher, to uruchomi nam się od razu FlightGear. Welcome aboard. Need help. Use help tutorials. W ten sposób możemy też oczywiście odparać FlightGeara za pomocą ustawień przechowywanych w pliku RC, o czym mówiłem chyba w 26 odcinku. Czyli wtedy pomijamy uruchomienie z launcherem. No a jeżeli chcemy uruchomić dodatkowe parametry, ale chcemy mieć launcher, a nie od razu, żebyśmy byli w samolocie domyślnym, czy też z konfiguracji z pliku RC, to po prostu dopisujemy kolejny parametr launcher. I teraz będziemy mieli tak launcher oraz język angielski. Także mamy teraz tutaj menu po angielsku. No i cóż, i tak wygląda właśnie uruchomienie AppImage z dodatkowymi opcjami. Także też jest taka możliwość. Oczywiście, jeżeli chcemy używać tej komendy, do której się już przyzwyczailiśmy, jak FGFS, to możemy sobie oczywiście dodać alias i wtedy odpalać AppImage za pomocą komendy FGFS. Także tutaj jest Linux daje dowolną swobodę i możliwości całkiem dużo na uruchamianie takiego programu. No i oczywiście, jeżeli wyjdzie nowa wersja FlightGeara, to będziemy musieli znowuż pobrać nowy AppImage, jak i nowe dane. Dlatego, że też tych danych też mogło się coś pozmieniać. Dlatego też najlepiej jest sobie stworzyć katalog z wersją danego FlightGeara. Ja tak sobie na przykład zrobię i te pliki wrzucę do nowego katalogu. Też warto oczywiście wiedzieć, że wszelkie konfiguracje i ustawienia naszego symulatora są zapisywane w ukrytym katalogu. Musimy przejść do naszego katalogu domowego i tutaj znajduje się ukryty katalog. Jeżeli wciśniemy Ctrl-H, to zobaczymy ukryte katalogi i pliki. Tutaj z kropeczką mamy katalog FGFS. Czyli oczywiście nasz FlightGear Flight Simulator i tu mamy wszystkie tutaj ustawienia do FlightGeara. Mamy pliczek z autosave'em, mamy zapisane dane co do naszych ściągniętych samolotów, czyli jest to po prostu odpowiednik w Windowsie katalogu flightgear.org, który znajduje się tam w katalogu users, nazwa użytkownika, AppImage i chyba local albo coś takiego, więc tutaj mamy też ten katalog, tyle że on jest ukryty w naszym katalogu domowym. Tutaj możemy sobie na przykład trzymać pobrane też samoloty, pobrane na przykład z innych repozytoriów, czy tam z GitHuba, czy też scenerie, więc to wszystko możemy sobie zrobić w tym katalogu. No a samą jakby, ciężko to nazwać instalacją, ale sam AppImage z danymi możemy trzymać sobie w zasadzie gdzie chcemy, nie musimy tego nigdzie instalować, po prostu. Bardzo ciekawa opcja, wystarczy uruchomić właśnie AppImage i możemy latać. Także to tyle będzie w tym odcinku, także przyjemnych lotów na Linuxach. Do następnego razu, cześć Wam!